Rozciąganie mięśnia pośladkowego średniego. Jest to kluczowy mięsień dla taśmy tylnej, mięsień od którego może zależeć sytuacja w Twoim kolanie, w biodrze, w krzyżu czy dole kręgosłupa. Dlatego warto poznać i regularnie wykonywać to ćwiczenie. Będziemy do tego ćwiczenia potrzebowali paska i ewentualnie dla komfortu czegoś, co możemy podłożyć pod głowę. Kładziemy się na plecach. Leżąc na plecach z ugiętymi nogami, unieś prawą nogę i chwyć lewą ręką za zewnętrzny brzeg prawej stopy. Po chwyceniu za stopę, wyprostuj lewą nogę w osi ciała. Pozostawienie jej zgiętej ułatwia ćwiczenie, więc weź to pod uwagę, jeśli okaże się dla ciebie zbyt intensywne. I teraz kluczowy szczegół. Kąt prosty w kolanie. Kąt prosty w kolanie niweluje skrętność kolana, co sprawia, że cała siła, jaką wkładamy w pracę w tym ćwiczeniu, jest adresowana do biodra, a nie do kolana. Jest to bardzo ważne, ponieważ, jak wspomniałem na początku, mięsień ten może być powiązany z niektórymi dolegliwościami kolana. I praca nad jego rozluźnianiem nie może jednocześnie wywoływać tychże dolegliwości. Dlatego kąt prosty w kolanie w większości przypadków całkowicie eliminuje ten problem. Teraz, trzymając za stopę, mając kąt prosty w kolanie, układamy prawą rękę od zewnątrz kolana i powoli, stosownie do swoich możliwości, kierujemy nogę nad przeciwległy bark czyli teraz lewy bark. Intensywność umiarkowana w skali od 0 do 10 na 7: 6, 7. Jeśli ustawisz tą intensywność właśnie w tym miejscu, to po chwili poczujesz, że szóstka zmniejsza się do piątki, i wtedy możesz odnaleźć nową szóstkę, nową siódemkę. Dzięki temu progresywnie, ale spokojnie będziesz zwiększać zakres ruchu. Po około 30 sekundach lub minucie powoli opuść nogę i zmień stronę. Przyjrzyjmy się jeszcze kilku szczegółom związanym z techniką wykonywania tego ćwiczenia. Powiedzieliśmy już o kącie prostym w kolanie. Zwróć też uwagę na to, żeby pośladek nie odrywał się od podłogi. Co prowadziłoby nas do skrętu kręgosłupa? Użyj siły mięśni, tak, żeby dociskać go z powrotem do podłogi. On tylko w bardzo niewielkim stopniu może się od oderwać w tej części samego pośladka, natomiast kość krzyżowa powinna leżeć na podłodze. Teraz widzisz, że moja stopa znajduje się powyżej poziomu kolana. Taka sytuacja oznacza, że powinniśmy w pierwszej kolejności pracować nad rotacją zewnętrzną biodra, dlatego trzymając kąt prosty w kolanie, ciągnę za stopę i działa tutaj dźwignia skręcająca moje biodro. Następnym kierunkiem ruchu jest przywodzenie. Przesuwam delikatnie nogę na drugą stronę, czyli teraz moja lewa noga idzie na prawo. Na tym etapie u części osób może pojawić się ból w pachwinie. Jest to coś, czego absolutnie nie chcemy mieć w tym ćwiczeniu, nie jest nam to do niczego potrzebne, dlatego, jeżeli czujesz ucisk lub ból w pachwinie, zmniejsz to przywiedzenie. Noga idzie bardziej na zewnątrz, aż tego bólu zupełnie nie będzie. Wtedy dalej pracujemy nad rotacją zewnętrzną i ewentualnie, jeżeli jest taka możliwość, pogłębiamy zgięcie, czyli przyciągamy nogę bliżej tułowia. Wszystko według schematu 7 do 5, który omówiłem wcześniej. Nie za intensywnie.